Gościem audycji samorządowej z Ratusza jest Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta. Witam gorąco. Dzień dobry, witam serdecznie. No i audycję samorządową z Ratusza. Zaczynamy po raz kolejny od inwestycji. Inwestycja drogowa, kolejna inwestycja drogowa w naszym mieście. Tym razem ulica Kochanowskiego na odcinku od Matejki do Emilii Plater. Tak jest, choć mamy zimową aurę, pada śnieg, to w tym czasie. Przygotowujemy szereg przedsięwzięć, inwestycji, które fizycznie rozpoczną się wiosną tego roku. Ogłaszamy przetargi, rozstrzygamy przetargi, wyłaniamy wykonawców, i tak jest właśnie z ulicą Kochanowskiego, która będzie modernizowana remontowana na odcinku od Emilii Plater do wysokości ulicy Matejki, to jest prawie 700 metrów. W ubiegłym roku udało nam się wykonać chodniki na tej ulicy, wymienić krawężniki, e, ogarnąć zieleń. W tej chwili e, będzie wymieniona nawierzchnia jezdni, nawierzchnia e, asfaltowa. Wyregulujemy oczywiście studnie, e, kanalizacji sanitarnej i szacujemy, że do czerwca tego roku wykonamy tę pracę. W tym tygodniu wyłoniony zostanie... Wykonawca, z którym podpiszemy umowę, i będziemy z chwilą nadejścia wiosny realizowali to przedsięwzięcie. Zmieniamy temat, teraz przejdźmy do rozliczeń podatkowych. To jest ten czas, kiedy rozliczamy się z fiskusem, a my będziemy namawiać Was, drodzy słuchacze, drodzy mieszkańcy Ełku, Ełku i okolic, żebyście 1% Waszych podatków zostawili dla organizacji pozarządowych działających na terenie naszego regionu chcę zachęcać chcę zachęcić poprosić o to żeby wykazać się szlachetnością i 1% podatku ze swoich rozliczeń niepodatkowych za rok 2016 przekazać na rzecz euckich organizacji które mają taki status organizacji pożytku publicznego są to organizacje zarówno skupiające dzieci, młodzież, ale także osoby starsze, niepełnosprawne, działające w obszarze sportu, turystyki, w obszarze działalności charytatywnej. Podatnicy podatku dochodowego od do osób fizycznych, podatnicy ryczałtowi, ale także prowadzący działalność gospodarczą mogą ten 1% przekazać na rzecz. Wskazanej organizacji, która posiada status organizacji pożytku publicznego. Na naszej stronie będziemy publikowali informacje o tych organizacjach. Yy... Są to um, organizacje, które dzięki hojności Elchan i mieszkańców powiatu rodeckiego otrzymują spore sumy na swoją działalność, na to, żeby e, prowadzić turnusy rehabilitacyjne, organizować obozy sportowe dla dzieci i e, młodzieży. Czas mamy do 2 maja, więc jest to odpowiedni okres, żeby Przyjrzeć się tej organizacji, tym podmiotom, które e, mogą zostać wsparte, a na pewno te środki, które Euczanie przekazują, służą e, temu, by e, organizacje i osoby zrzeszone w tych organizacjach w odpowiedni sposób rozwijały się, miały zapewnioną pomoc. No, i jeszcze dodajmy, że przekazanie tego 1% jest bardzo proste. Wystarczy odpowiednie rubryczki w naszym zeznaniu podatkowym wypełnić, i to wystarczy. Urząd Skarbowy już sam przekazuje te tak pieniądze. Tak jest. Urząd Skarbowy sam przekazuje te pieniądze. To jest taka czynność, można powiedzieć, mechaniczna. Jeżeli tego nie zrobimy, to oczywiście nasze pieniądze zostaną w budżecie, w budżecie państwa, natomiast warto by ten 1%, ten grosik od nas trafił e, do ełckich organizacji pozarządowych, których jest bardzo wiele, które posiadają status organizacji pożytku publicznego. A teraz dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy pasjonują się historią. Kolejny eksponat w Ełckim Muzeum Historycznym. Tak jest. To jest fiszharmonia, czyli klawiszowy instrument muzyczny. Jest nowym eksponatem, który trafił do zbiorów naszego muzeum. Ten instrument przekazała Parafia Najświętszego Serca Jusowego Wełku. Został wyprodukowany w Niemczech pomiędzy rokiem 26, 1926 a 1935. Będziemy poddawali ten instrument teraz konserwacji, szczegółowym analizom, ale będziemy chcieli też jak najszybciej pokazać Euchanom ten instrument denty klawiszowy, którym źródłem dźwięku są takie metalowe blaszki i dźwięk jest wzbudzany przez tłoczone za pomocą miechów powietrze. Jest bardzo interesujący i myślę, że za czas jakiś będziemy mieli okazję oglądać te, ten, ten artefakt, ten eksponat w naszym muzeum. Także czekamy na to, aż zobaczymy właśnie nową Fizz a teraz po raz kolejny zmieniamy temat, co prawda zima za oknem. Nie widać pewnych rzeczy, które jak zajdzie śnieg, to się pojawią. Mowa tu o tym, co zostawiają nasi pupile, czyli psy, między innymi. No i akcja Straży Miejskiej, Psiakupa do kosza i apel do mieszkańców. Tak jest. Nie jest to. Yy... Chwalebny może temat do poruszenia, ale jednak prędzej czy później śnieg zniknie z naszych ulic. Na chodnikach, na placach zabaw, niestety, na trawnikach będziemy widzieli psie, psie kupy, psie odpady. Zachęcamy mieszkańców do tego, żeby po swoich pupilach sprzątać i cieszę się, jestem dumny, że w naszym mieście jest tak wiele osób, które sprzątają po swoich psach. Naprawdę to jest godne podziwu. Będziemy organizowali sporo akcji z udziałem Straży Miejskich, organizacji pozarządowych. I przypominali namelczanom, że warto sprzątać po swoich psach, by nasze dzieci nie trafiały bawiąc się w piasku, na trawniku na te nieczystości. Będziemy chcieli, żeby też było więcej torebek. Niestety, w wielu przypadkach te torebki są. Hmm, ee, Yy, używane niezgodnie z przeznaczeniem, Do, na to też będziemy zwracali uwagę i też prosimy o to, żeby zwracać uwagę. Być może takie torebki pojawią się na klatkach schodowych, tam gdzie mieszkamy, tak żeby już można stamtąd było wziąć i z, zbierać odpady nasz, po, po naszych pupilach, ale póki co dziękujemy za taką odpowiedzialną i dojrzałą postawę. I zachęcamy do tego, żeby zbierać się. Odpady i zwracać na to uwagę swoim przyjaciołom, bliskim i znajomym. A to już kolejny rok, kiedy ta akcja jest realizowana. Coraz więcej efektów, coraz więcej mieszkańców Ełku dla własnego dobra i dla dobra współmieszkańców właśnie sprząta po swoich pupilach. Tak jest. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy większą akcję i plakatową i tak mieliśmy sporo gadżetów, takich bardzo użytecznych: psie obroże z odpowiednim napisem psia Podokosza takie pojemniki, w którym znajdowały się torebki, które były przekazywane mieszkańcom. W tym roku tego nie zabraknie, a póki co zachęcamy do, tej, do tego, żeby sprzątać po swoich pupilach. I po raz kolejny zmieniamy temat. Teraz ważna informacja dla wszystkich mieszkańców miasta. Otóż w nocy z 8 na 9 lutego, my o tym już informowaliśmy, w Ełku odbędzie się ogólnopolskie badanie liczby bezdomnych. Tak jest. Co dwa lata przeprowadzona jest ta akcja liczenia bezdomnych po to, żeby na podstawie zebranych danych ustalić zakres działań wobec osób, które nie mają swojego stałego miejsca zamieszkania, a przebywają czy to w noclegowni, czy to w kanałach, czy to w pustostanach, bo są takie. Takie akcje przeprowadza się właśnie zimą, kiedy w jednym miejscu jest nagromadzenie osób bezdomnych. Będziemy będzie Straż Miejska, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Noclegowni będą docierali do ogródków działkowych, altanek, pustostanów, piwnic, kanałów, po to, żeby właśnie policzyć takie osoby i przekazać solidne informacje, które posłużą nam po to, żeby zaplanować odpowiednie działania bo jak mówiliśmy to jest akcja nie liczenia, ale badania osób bezdomnych. Każda osoba wypełni ankietę, ewentualnie wolontariusz wypełni ankietę i jeszcze apel do mieszkańców naszego miasta, jeżeli znacie miejsca, gdzie są osoby bezdomne, no to prosimy o pozostawienie takiego sygnału. Służby na pewno mają to rozpracowane, ale warto zwrócić uwagę, chociażby zadzwonić do Straży Miejskiej i powiedzieć, że w takim i takim miejscu gromadzą się osoby bezdomne. Dokładnie tak. Czy, czy, czy osoby bezdomne, czy osoba bezdomna. Nasz Wydział Polityki Społecznej z Urzędu Miasta koordynuje te działania i. Prosimy o takie sygnalizowanie, dzwoniąc na przykład pod numer alarmowy Straży Miejskiej 986. Jest to numer całodobowy i można zgłaszać takie informacje. Teraz będzie o zabytkach, a ściślej mówiąc o euckich kamienicach, bo do 15 lutego trwa nabór wniosków o udzielanie dotacji na remonty euckich zabytków. Tak jest, to już jest kolejna edycja. Szósta, siódma, siódma już edycja, w czasie której przeznaczamy pieniądze, to jest 300 tysięcy złotych na dotacje, na modernizację, renowację euckich zabytków, niezależnie czy są to budynki mieszkalne, użyteczności publicznej. Czy innego rodzaju, nieważne też kto jest właścicielem, ważne, że są wpisane do rejestru zabytków, są w złym stanie technicznym i posiadają istotne znaczenie historyczne. Można przeznaczyć te pieniądze na zabezpieczenie, zachowanie utrwalnie zabytku, na renowację elewacji, dachu, wykonanie instalacji elektrycznych i innych budynku, na odnowienie stolarki okiennej, więźby dachowej i innych elementów. Maksymalny poziom dofinansowania takiego przedsięwzięcia z budżetu miasta wynosi do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich. Takie wnioski przyjmujemy do 15 lutego. Szczegółowe informacje zamieszczone są w biuletynie Informacji Publicznej wraz z prostym wnioskiem, który można wypełnić: a więc wspólnoty mieszkaniowe. Właściciele nieruchomości, osoby upoważnione mogą taki wniosek złożyć. My taką decyzję bardzo szybko podejmujemy. Komisja pracuje sprawnie, po to, żeby można było przeprowadzić przetargi i jeszcze w tym samym roku zrealizować przedsięwzięcie. Także do 15 lutego jest czas na złożenie takich wniosków i po raz kolejny zmieniamy temat. Dzieciaki drugi dzień męczą się w szkole, tak powiedzmy, bo moje na przykład to nie chciały iść do szkoły, e, chciały być na feriach, no i to jest dobry czas, żeby podsumować, co się działo podczas ferii w naszym mieście. Szkoły jednak warto wrócić, po to, żeby zwiększyć ochotę potem korzystać z kolejnych przerw faryjnych, świątecznych. Ferie odbywały się w naszym województwie od 23 stycznia do 5 lutego. W ramach oferty naszych instytucji, mówię tutaj o Ełckim Centrum Kultury, Muzeum Historycznym, Centrum Edukacji Ekologicznej, Bibliotece czy Miejskim Środku Sportu i Rekreacji uczestniczyło 360 osób w takich półkoloniach ponad 1300 dzieci uczestniczyło nawet więcej w półkoloniach w zimowiskach i takich półzimowiskach organizowanych przez organizacje pozarządowe które otrzymały wsparcie z budżetu miasta ale też jako ciekawostkę dodam że na naszych obiektach w miejskim ośrodku sportu i rekreacji odnotowaliśmy w czasie ferii łącznie 12 200 wejść grupowych, indywidualnych, z czego na przykład na lodowisko weszło 5300 osób, a 1 lutego mieliśmy rekord, bo to skorzystało z lodowiska 450 osób. W parku wodnym. Grupy zorganizowane 1200 wejść, a indywidualnych prawie ponad 5700 osób. My staramy się stworzyć taką ofertę w naszym mieście, zorganizowaną przez organizacje pozarządowe, instytucje, ale także budując obiekty, żeby można było w każdym czasie miło, aktywnie spędzić. Czas na szczęście nie zanotowaliśmy tragicznych zdarzeń w czasie ferii w większych przypadków nie było i z tego się cieszymy. To było podsumowanie ferii, ale zaznaczam, że z tych wszystkich obiektów to można korzystać również w czasie roku szkolnego, tu nie stoi nic na przeszkodzie. Oczywiście można korzystać, trzeba korzystać. Lodowisko jest czynne, park wodny również, inne atrakcje, poczynając od muzeum, biblioteki, centrum edukacji ekologicznej są dostępne. Warto z tego korzystać, tak żeby zawsze aktywnie, w mądry sposób spędzić czas. A na zakończenie, jak zawsze, wydarzenia tygodnia zaczynamy od sportu. Eucka Liga Pływacka to już trzecia runda 12 lutego. E, trzecia runda 12 lutego odbędzie się w, w, na naszej pływalni o godzinie 9. Jest start, konkurencje oczywiście kobiet i mężczyzn w różnych stylach i na różnych dystansach. E, i oczywiście w różnych kategoriach wiekowych zapraszamy mieszkańców Ełku, Powiatu Ełckiego, sąsiednich powiatów innych regionów. W ubiegłych edycjach uczestniczyli już mieszkańcy innych miast. Cieszymy się, że nasze, nasza liga rozbudowywuje się i korzysta coraz więcej osób, ale przy okazji też warto wspomnieć, że. W związku z zawodami, które się będą odbywały 12 lutego, basen sportowy będzie wyłączony z użytku od 8:30 do 12:30, natomiast część rekreacyjna będzie dostępna bez większych utrudnień, ale nie są to wszystkie wodne propozycje ponieważ już 11 kąpiel dla odważnych w najbliższą niedzielę o godzinie 12:00 lista już została zamknięta ale warto też przyjść popatrzeć na tych wszystkich odważnych ludzi którzy w ten sposób hartują się 12 lutego o godzinie 12, 11 kąpiel dla odważnych, blisko 200 osób. Z Ełku, z Pisza, Białego Stoku, Olecka, Gołdapi, Zambrowa, Augustowa, Orzysza czy Grajewa wejdzie do Ełckiego jeziora, ale nie będzie to jedyny pokaz w Miałku, bo już w kolejnym tygodniu zimowy Ranmageddon Recruit i Classic warto zapisać się. Recruit pierwszy w historii nocny, zimowy, 6 km i 30 przeszkód, Classic 12 km, 50 przeszkód, warto skorzystać. To jest wszystko do pokonania rodzinami, z przyjaciółmi, warto korzystać. Także na sportowo ten tydzień kończymy i zaczynamy następny też na sportowo. Zachęcamy do korzystania. W końcu piękna aura za oknem. A no po co siedzieć w domu, prawda? Warto aktywnie, warto skorzystać z górek, które mamy w naszym mieście i też bardzo proszę o ostrożność. Pamiętaj, żeby nie wchodzić na jezioro, żeby ostrożnie jeździć. Teraz mamy bardzo duże opady, bo one, te opady są od wczoraj, będą dzisiaj, jeszcze jutro, więc służby miejskie starają się odśnieżać śnieg cały czas pada, ale warto być ostrożnym, a po południu aktywnie spędzać czas w naszych obiektach. Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta, był gościem Radia 5. Dziękuję bardzo. Dziękuję.